Cześć, nazywam się Kamil Haładaj i mam dzisiaj przyjemność zastąpić Kubę Olkiewicza i mam nadzieję, że ten temat dźwignę. Spotykamy się tutaj, ponieważ już niedługo, Dzień Ojca, także święto szczególne, myślę, że też dla wielu naszych kibiców. I tutaj w tym miejscu też mamy przyjemność gościć Artura Kościuka i Wiktora Kościuka. Także zapraszam panowie, przywitajcie się, to myślę, że to jest taki też dobry i przyjemny moment. To chyba też dobry moment, Wiktor, zanim jeszcze przejdziemy do rywalizacji sportowej, abyś mógł złożyć tacie życzenia z tej okazji, ponieważ nie wiemy, w jakich humorach się ona zakończy, także czego chciałbyś życzyć? Chciałbym życzyć tacie przede wszystkim zdrowia, bo wszystko inne już ma. I tym elementem myślę, że możemy troszkę to podsumować, ponieważ zdrowie u sportowców jest najważniejsze, a my zanim przystąpimy do rywalizacji sportowej, mamy jeszcze przygotowany taki quiz otwierający. Pytania nadesłał nam właśnie nieobecny Kuba Olkiewicz, tak zobaczymy, czy chłopaki sobie z nim poradzą. Pytanie dla Wiktora. Z jakimi dwoma kolegami z Odry Włodzisław twój tata świętował jedno ze zwycięstw w Łodzi w charakterystycznej dla kibiców koszulce? Markiem Sagonowskim i Zarielem Jakubowskim. No i to jest odpowiedź prawidłowa, także plus 10 punktów już wpada na konto Wiktora. Arturze, dla ciebie pytanie. Jakim wynikiem skończył się mecz ŁKS-u 3 z Wiktorem Kościukiem w składzie przeciw Startowi z Jakubem Olkiewiczem w składzie sprzed roku? Można pomylić się o 5 goli. Myślę, że ŁKS wygrał 4-2. Wiktorze, jaki to był wynik? 2-1 ze startu. No i niestety, odpowiedź błędna, także tutaj mamy 0. Mateusz... Zmuszony jestem, bo ŁKS nie przegrywa, ale... Ale jak widać, chyba na ten mecz Kuba się dość mocno spiął, zmotywował drużynę, także ten wynik być może właśnie też był w tym momencie zaskakujący dla większości obserwatorów łódzkiego futbolu. Także jest też z nami Mateusz Żegota, który te wyniki notuje. W tym momencie mamy 10-0 dla Wiktora i możemy już rozpocząć rywalizację sportową. Zanim rozpoczniemy część sportową, organizacyjnie powiem, że przewidziane są 4 konkurencje. 2 będzie miał przyjemność wylosować Artur, 2 Wiktor. W bramce gościmy Franka Reznera. A za prawidłowy przebieg naszych zawodów i liczenie punktów będzie odpowiadał niezawodny Mateusz. Także zanim rozpoczniemy pierwszą konkurencję, musimy ją wylosować. Arturze, czyń honory. Pierwsza konkurencja. 3 piłki na 16 metrze, także ustawimy za moment 3 futbolówki. Jak widzicie, są emocje, nie tylko pewnie zawodnicy się męczą. Ja już swoją niedoskonałość zaprezentowałem. Mam nadzieję, że u nich trochę to lepiej będzie wyglądało. Także zacznie Artur, po nim Wiktor. Każda piłka, która wpadnie do siatki, to jeśli się nie mylę, plus 10 punktów. Oglądajmy. Piłki gotowe, także zaczynajmy. To nie jest ta konkurencja, troszeczkę nie. Ta konkurencja będzie za moment, jeśli zostanie wylosowana. No i tym pięknym akcentem zakończyliśmy udział w pierwszej konkurencji Artura plus 10 punktów na twoim koncie. Przyznaj, chyba jak na środkowego obrońcę, jeśli się nie mylę, to znakomity wynik. Tak, no, trzeba od czegoś zacząć. Jeszcze 10 punktów w mojej punktacji. Że widzę, że też gotowy jest już Wiktor. Prezentuj swoje umiejętności. Pamiętaj, masz 10 punktów do odrobienia. No, jestem pod wrażeniem. I żeby tradycji stało się zadość, jeśli mogę tak to ogłosić, mamy remis po pierwszej konkurencji 10-10. I w tym momencie Wiktor może już czynić honory, wylosować konkurencję numer 2. Zostało wybrane dośrodkowanie jednego, strzał drugiego, punktów 15. Będzie to wyglądało tak, że w tym momencie również zaczniemy od Artura. Wiktorze, będziesz dośrodkował swoją mocniejszą nogą. Pole karne, gdzie będzie już czekał na piłkę Artur. Jak sam wspomniał, jest dobry w grze głową, także myślę, że ta konkurencja będzie dla ciebie idealna do tego, żeby zaprezentować swoje atuty.
Przed nami konkurencja numer 2. Ważna wskazówka dla zawodników. Dośrodkowujemy na tyle celnie, żeby zawodnik będący w polu karnym mógł zdobyć punkty. Zobaczymy, czy faktycznie tak się uda. Zaczynamy. Gdyby to wpadło, byłoby plus 5. Mamy to. Zbliżyłem. Widziałeś, jakie malinki dostawałeś? Losujemy kolejną konkurencję. Co zatem przyniesie nam w tym momencie los? Jest to rzut piłki nad głową przez zawodnika drugiego. W tym momencie ty stoisz przodem do bramki. Strzelamy. 15 punktów za każde celne uderzenie, ale na tyle celne, żeby piłka znalazła się w siatce. Czy konkurencje za nami, Franek, jak ocenia strzelców? Dobrze. Dają sobie radę, czy to są jednak takie kąśliwe strzały, którymi jeszcze nie miałeś do czynienia? No, dają radę. Także teraz konkurencja w sam raz dla ciebie. Przygotowaliśmy tutaj już decyzję organizatora, czyli mnie, rzuty karne. Jak się czujesz w karnych? Dobrze. Także zobaczymy, zaraz cię sprawdzimy. Ja piłkę stawiam na 11 metrze, zawodnicy mają 5 rzutów karnych i sprawdzimy, jaki będzie wynik po tej konkurencji. Także zaczynamy serię rzutów karnych. Pierwsza jedenastka niecelna. Do piłki podchodzi Artur Kościuk. Także w tym momencie nadal mamy 80 do 70. I tym bardziej tutaj już widać tą fachowość w dłoni. Nie no, w dłoni bramkarza bym powiedział, ale fachowość w dłoni również jest. Jest ta precyzja w nodze. Już 5 punktów straty odrobione. Zobaczymy, co przyniesie nam seria druga. Tutaj już pewny strzał. Punktów 5 na koncie. To teraz dołożymy mały element trudności, ale zawodnicy mogą dostać plus 5 punktów. Zawodnik może powiedzieć, w który róg strzela. Jeśli w ten róg uderzy, trafi, dopisujemy 5 punktów. Także Wiktorze, w który róg bramki będziesz w tym momencie uderzał? Mój prawy. Nasz prawy, bramkarz twój lewy. Sprawdzamy. Zgodnie z prawdą. Musimy dorzucić 5 punktów, czyli 10 punktów leci na konto Wiktora. Teraz? Mój lewy, bramkarza prawy.
Tutaj już niestety poprzeczka stanęła na przeszkodzie. Że też panowie, dla was ważna informacja, dalej możemy nominować. Zostajemy już przy tym pewnym ułatwieniu dla bramkarza, być może dla was utrudnieniu. Czy korzystasz z opcji bonusowej? Nie korzystam. Okej, czyli 5 punktów za celny rzut karny. 5 punktów. Arturze, korzystasz z opcji bonusowej? Prawy bramkarza, tak. Prawy bramkarza, lewy twój. Sprawdzam. Sprawdzamy. No i mamy plus 5 punktów, czyli łącznie 10 punktów za ten rzut karny. Przed nami ostatni rzut karny części sportowej. Mamy w tym momencie 10 punktów straty w przypadku Artura. Wiktor ma tą zaliczkę 10-punktową. Czy wskazujesz jakiś róg? Nie wskazuję. Nie wskazujesz, minimalizm. Także minimalizm, rzut karny za 5 punktów, piłka już na swoim miejscu, czyli na 11 metrze od bramki. I sprawdzamy, co się zacznie. A czym to się skończy? Brawo, bramka. No i jest podana dłoń w stronę taty, także wskazujemy już pewnie rzut karny, będzie ze wskazaniem. Prawa, tak? Prawa bramkarza. Czyli zostajemy przy tym samym, co już się sprawdziło wcześniej. Bramkarz też już wyczuwa ten moment i zobaczymy. Zobaczyliśmy po raz trzeci, jeśli się nie mylę, chyba poprzeczkę. Także część sportowa. To jest dość istotne, bo część sportowa zakończyła się wynikiem korzystnym dla Wiktora. Za nami część sportowa. Po jej zakończeniu wynik przedstawia się następująco. 100 punktów Wiktor, 90 punktów Artur. Także ten quiz z początku jeszcze waży nam tutaj dość mocno na wyniku końcowym. Pragniemy podziękować za wspaniałą robotę Frankowi. Dzięki wielkie. I my na koniec mamy przygotowany jeszcze krótki quiz wiedzy dla Artura i dla Wiktora z tego, czy znają się na tyle doskonale, aby móc odpowiedzieć na dość trudne, myślę, pytania. Pomagał mi też Mateusz, który będzie skrupulatnie teraz wszystko notował. To może zaczniemy od Wiktora. Wiktorze, pierwsze pytanie kieruję do ciebie. Czy wiesz, w którym roku tata zadebiutował w koszulce UKS? No ja sprawdzam. To wszystko się zgadza, plus 10 punktów. Pytanie dla Artura. Myślę, że dość proste. Czy wiesz, ile wzrostu ma Wiktor? 1,52 m. I to też się zgadza, plus 10 punktów. Także nadal mamy ten zapas z początku. Pytanie numer 2. Czy wiesz, w jakich klubach sportowych z województwa łódzkiego, poza ŁKS-em, miał przyjemność wystąpić twój tata? Wiktor był Chatów oraz Sokół Alekson. To też się zgadza. Był jeszcze też, była taka drużyna jak Piotrkowie, Piotrków Trybunalski. GKS był Chatów, Sokół Aleksandrów. Wszystko się zgadza. Plus 10 punktów. Dla Artura pytanie. No myślę, że to jest dość proste. Czy Wiktor strzelił bramkę w rundzie wiosennej sezonu 2021-2022, grając w ŁKS-ie 2? Nie. I to się również zgadza, plus 10 punktów. I pytanie ostatnie, ostatnia seria naszego quizu wiedzy. No to chyba muszę tutaj trochę pomóc Arturowi znaleźć jakieś trudniejsze pytanie, które tu może być trudne. No dobrze, sprawdźmy. Jakie roczniki prowadził w ŁKS-ie twój tata? 97, 2000 i 2003. I to się wszystko również zgadza. Myślałem, że to będzie trudne pytanie, ale niestety plus 10 punktów. Także teraz mamy pytanie. O, w mojej siądze ono jest za 20 oczek. Także mamy remis. Dziękuję. Albo nic. Wabank. Jest wabank. Czy w kadrze ŁKS-u 2, poza Wiktorem, byli jacyś zawodnicy z rocznika 2003? 2003, mam zapisane, że było ich 4. Wymień chociaż 3. No bo skoro za 20 musi być troszkę trudniejsze. Także z drugiego zespołu. Poza Wiktorem jest 4 zawodników z rocznika 2003. Wymień chociaż 3. Bramkarz Tomasz. Tomasz. Karski. Zgadza się. Jan. Bargiel. Z jesienią tego roku, czy w rozgrywkach. Zgadza się.
kiwa mi głową Mateusz, że tak jest, to ja zakładam, że tak na pewno jest. I jeszcze jeden. 2003 rocznika Zareda. Jan Zareda. No i to się zgadza. Także mamy plus 20 punktów, bo pytanie było naprawdę trudne. Tym samym, Mateuszu, jaki mamy wynik? Remis. Także panowie, drogie panie, drodzy widzowie ŁKS TV i kanałów w mediach społecznościowych, już przez mi się język kończy, bo to są emocje, ogłaszam remis. Także nasza zabawa Turbo Kozaka z okazji Dnia Ojca zakończyła się szczęśliwym remisem. Także dziękuję serdecznie za tą wspaniałą przygodę. Także Wiktorze, czy teraz coś na koniec z okazji Dnia Ojca chciałbyś jeszcze tutaj tacie życzyć? Poza zdrowiem. Tylko nie mówisz lepszej formy. Ja już nie chciałbym nic użyć. Także to ja w imieniu kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, Arturze, życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności i pociechy z tego oto syna, który miejmy nadzieję też będzie miał przyjemność zagrać przy pełnym stadionie przy Alei Ulm. Też mam taką nadzieję, bardzo dziękuję. Także może Ty jeszcze chciałbyś jakieś parę słów, korzystając z okazji, skierować do kibiców, tam jest kamera. Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w takim programie, bardzo jest miło brać się znowu w koszulkę z przeplatanką. Mam nadzieję, że następne lata, następne rozdanie w ŁKS-ie będzie bardziej pomyślne dla nas, dla wszystkich kibiców związanych z ŁKS-em i doczekamy się upragnionego awansu. Także raz jeszcze dziękuję serdecznie za to, że mogliśmy się spotkać i do zobaczenia na Stadionie Króla.